Dzień dobry, jest czwartek, minęła 17, a więc czas na program Interweniujemy. Marcelina Bednarska, zapraszam. Każdy z nas czyta codziennie wiele informacji o kolizjach drogowych, również tych w obrębie osiedli, uliczek, które możemy kojarzyć z naszym miejscem zamieszkania. I właśnie te sprawy, kiedy pod naszym domem często dochodzi do kolizji, często jest to też problem dla pieszych, dla nas, kiedy wybieramy się do pracy, czy odprowadzamy na przykład dziecko do przedszkola. No i w takiej trudnej sytuacji znaleźli się mieszkańcy osiedla Dąbrówka Szlachetna na warszawskiej Białołęce. Boją się o swoje życie, kiedy mijają skrzyżowanie ulic Czeremchowej i Mechofera. Jak się okazuje, kierowcy pędzą tam nawet 100 km na godzinę przy ograniczeniu, uwaga, do 40 km na godzinę. Mieszkańcy chcieliby, aby w tym miejscu tego skrzyżowania powstały progi zwalniające lub sygnalizacja świetlna. Zobaczmy, jak ta sytuacja wygląda od strony mieszkańców. Tu tam jest 40 na godzinę, a jadą nawet ponad setkę i wymijają się nawzajem na trzeciego tak zwanego. Boimy się puszczać dzieci, muszę wychodzić po syna na przystanek, ponieważ samochody jeżdżą bardzo szybko i na pasach zdarzyło nam się już 3 przypadki, że ktoś prawie w nas wjechał. Nie potrafią kierowcy wyhamować, nie widzą nas. Kierowcy pędzący z lasu prostą, długą Mechofera są także realnym zagrożeniem dla wyjeżdżających z Czeremchowej. Mieszkańcy od lat czekają na rozwiązanie tej sprawy. Czekają na progi zwalniające albo sygnalizację świetlną. Ewentualnie, żeby często stała tutaj drogówka też, no i mało tego, chcielibyśmy, jeszcze jakby dało radę, fotoradar postawić, no ale wątpię, że gmina się na to zgodzi, a tylko my czekamy, że dojdzie do nieszczęścia po prostu. No i wtedy się obudzą, no a my od lat już walczymy tutaj o te progi. W tej chwili nie wiem, czy jakieś oficjalne działania są, ale to jakiś remont w tej chwili ulicy Modlińskiej, mówię, to my się wszyscy po prostu boimy dzieci puszczać, tak? Chodnik jest wąski, a to niedawno była tutaj stłuczka w ogóle też i policja musiała interweniować, bo ktoś tak szybko jechał. Czeremchowa, choć na pozór wydaje się spokojną ulicą, nie po raz pierwszy pokazała swoje groźne oblicze. Na wspomnienie zasługuje zwłaszcza zdarzenie z 2015 roku, gdy jeden z kierowców pędził jezdnią z prędkością ponad 100 km na godzinę. Nie wyrobił się na zakręcie w prząśniczek, stracił panowanie nad samochodem, a auto wbiło się w ogrodzenie jednej z posesji. Pościnało słupki, ścięło drzewka i uszkodziło ścianę budynku. Na Czeremchowej i przecinającej ją Mechofera często dochodzi do jazdy z nadmierną prędkością. Nie inaczej było także w październiku 2020 roku, kiedy to samochód na rosyjskich tablicach wyjechał z ulicy Prząśniczek. Kierowca nie zapanował nad autem i z ogromnym impetem wjechał w płot jednej z posesji. Uderzył w słup telekomunikacyjny, odbił się od niego i obrócił wokół siebie. Jak widać, bardzo przydałyby się tutaj progi zwalniające. Choć w tej sprawie na razie reakcji urzędu brak, nie przeszkadzało to utworzyć skrzyżowanie hamujące prędkość pojazdów kilka przecznic dalej. Rozwiązanie byłoby także podporządkowanie ulicy Mechofera i pierwszeństwo przejazdu dla kierujących od strony Czeremchowej. Jedyna pomoc, jaką mają piesi z tych ulic, to lustro. Dzisiaj rano wyglądało ono tak. Jak informuje przewodniczący Komitetu Mieszkańców pan Andrzej Ciuk, pisma zostały złożone do urzędu. Mieszkańcy liczą na jak najszybszą likwidację niebezpiecznego skrzyżowania. Obie ulice są ulicami warszawskimi, w związku z tym generalnie podlegają pod zarząd dróg miejskich, z tym, że jedna jest w jurysdykcji urzędu gminy czy dzielnicy Warszawa-Białołęka i pismo stosownie było złożone do Urzędu Dzielnicy Białołęka, a druga jest powiatową drogą, też w zakresie kompetencji ZDM-u i zostało złożone do ZDM-u. Oba pisma były podobnej treści, obudowy, uspokojenie ruchu generalnie ulicznego w tych ulicach, ze względu na to, że po prostu są, często zdarzają się wypadki tutaj. Infrastruktura drogowa, która tutaj jest, jest niedostosowana do tego, co w naszych osiedlach tutaj w tej chwili powstało, czyli dość duża ilość deweloperskich rozwiązań, które sprowadziły tutaj dużą ilość mieszkańców i dla bezpieczeństwa tych mieszkańców potrzebne jest rozwiązanie takie, które uspokoi ruch z jednej strony, a z drugiej strony ograniczy ten ruch, który powstaje dla ominięcia infrastruktury drogowej zbudowanej na ulicy Modlińskiej w zakresie kontroli ruchu.
Tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o mieszkańców osiedla Dąbrówka Szlachetna na warszawskiej Białołęce, ale z pewnością takich czarnych punktów, jeżeli chodzi o ruch drogowy na warszawskich ulicach i nie tylko, jest więcej. Te zgłoszenia akurat wpłynęło do nas pod wpływem współpracy z portalem Tu Stolica. Takie informacje do nas dotarły. No i na temat właśnie takich konfliktów pieszych mieszkańców danego osiedla z sytuacją komunikacyjną na drodze porozmawiamy. I dzisiaj naszymi gośćmi są pan Jakub Dybalski, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz pan Arkadiusz Kuzio z Akademii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dzień dobry. Dzień dobry. I ja może tutaj zacznę od pytania skierowanego do pana Jakuba. Czy jest jakakolwiek szansa na podporządkowanie ulicy Mehofera i pierwszeństwo ulicy Czeremchowej? Bo według mieszkańców to rozwiązałoby ten problem. Albo powstanie progów zwalniających sygnalizacji świetlnej lub skrzyżowania z kostką, która spowalnia ruch, czyli tego skrzyżowania wyniesionego, które również mogliśmy zobaczyć w materiale, bo kilka ulic dalej takie skrzyżowanie powstało, to dlaczego nie mogło by powstać w tym miejscu? Przygotowujemy taką zmianę na skrzyżowaniu Mehofera z Czeremchową. Tam rzeczywiście mamy w planach montaż progów zwalniających. Tam tuż na tym skrzyżowaniu jest przejście dla pieszych, które jest położone tuż przy przystanku autobusowym i właśnie przygotowujemy projekt montażu tam progów zwalniających. W tym momencie te problemy muszą zostać przetestowane przez Zarząd Transportu Miejskiego, dlatego że Mehofera to jest ulica, w której jeżdżą autobusy komunikacji miejskiej. No ale w momencie, kiedy tę część procedury one przejdą, to w zasadzie możemy zlecać montaż progów. Czy to, co pan powiedział, czyli przygotowywanie tych procedur, to jest odpowiedź na wnioski mieszkańców? Bo wiem, że takie dwa wnioski zostały złożone. Jedna ulica podlega pod Zarząd Dróg Miejskich, a druga pod Urząd Dzielnicy. No to jest efekt potrzeby. Znaczy, to jest bardzo niebezpieczne miejsce. To zresztą pokazaliście państwo w swoim materiale. My w ciągu ostatnich kilku lat przeprowadziliśmy audyt przejść dla pieszych, wszystkich przejść dla pieszych nieosygnalizowanych w Warszawie. Między innymi tego przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu Mehofera z Czeremchową. To przejście dla pieszych zostało w tym audycie ocenione na najniższą ocenę, na 0 w skali od 0 do 5, dlatego że tam są dwa problemy. Znaczy, po pierwsze, bardzo duża prędkość samochodów, które tamtędy jeżdżą, no a po drugie, bliskość przystanku autobusowego, stojący autobus po prostu zasłania jadącym od południa osoby wchodzące na przejście. No i to, co chcemy zrobić, to właśnie rozwiązanie obu tych problemów. No, próg zwalniający na tym przejściu dla pieszych spowoduje, że kierowcy nie będą się tam już tak rozpędzać, a nieco przesunięcie przystanku spowoduje, że stojące tam autobusy nie będą zasłaniać pieszym, więc to jest rozwiązanie problemu na tym przejściu. Przesunięcie, jak dobrze, bo tutaj troszeczkę mam problemy techniczne z tym, co pan mówi, nie do końca słyszę, za co przepraszam, ale tutaj problemy, czy te problemy rozwiąże właśnie przesunięcie przystanku autobusowego, bo wiemy, że też na tamtym skrzyżowaniu jest lusterko, ale jak twierdzą mieszkańcy, lusterko problemu nie rozwiązuje, bo w godzinach porannych nic nie widać. My też sami, realizując ten materiał, przejechaliśmy się, wyjeżdżaliśmy z tego skrzyżowania i faktycznie trzeba dłużej się zastanowić i dobrze się przyjrzeć, żeby z tego zaułku zobaczyć nadjeżdżający samochód. No ono jest niewystarczające. Właśnie dlatego ta interwencja, o której mówię, tak jak wspomniałem, nie wiem, czy nie było dobrze słychać, ale powtórzę. W tym miejscu są dwa problemy. Po pierwsze, duża prędkość kierowców, którzy nie przestrzegają ograniczenia prędkości. Jakby ten problem ma rozwiązać zamontowanie
progu na tym przejściu dla pieszych. Drugi problem, niedoskonała widoczność, jeżeli na przystanku, który nawet tutaj widać na tym materiale, który Państwo pokazujecie, zatrzyma się autobus. No i tutaj rozwiązaniem jest lekkie przesunięcie tego peronu przystankowego, tak żeby ci piesi, którzy wchodzą od strony ulicy Czernachowej na to przejście dla pieszych, byli widoczni dla kierowców nadjeżdżających od południa. To może zapytam pana Arkadiusza Kuzio z Akademii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Jak pan widzi tę sytuację komunikacyjną na tym skrzyżowaniu? Czy tutaj faktycznie te rozwiązanie, o którym mówi pan Jakub Dybalski, byłoby optymalne? Oczywiście, że nie. Optymalnym byłoby zmiana organizacji ruchu polegająca chociażby na wprowadzeniu skrzyżowań równorzędnych. Pamiętajmy, że na skrzyżowaniu równorzędnym pierwszeństwo ma pojazd nadjeżdżający z prawej strony. Sam próg zwalniający nie spowolni kierowców. Ostatnio przypomnę, taki film był w jednej z telewizji, gdzie kierujący samochodem terenowym, żeby ominąć korek, pojechał przez Wyspę Centralną skrzyżowania o ruchu okrężnym, więc to nie powstrzyma kierowców od prędkości. I progi zwalniające tak naprawdę zdają egzamin, ale tylko na drogach wewnętrznych, osiedlowych, natomiast nie na drogach gminnych, publicznych, tam gdzie mamy proste, długie odcinki, na których możemy się rozpędzić. To jest ten właśnie problem. Musimy spowolnić ruch na całej ulicy, a nie w jednym punkcie, bo ten jeden punkt nie rozwiązuje problemu. Kierowcy będą i tak przekraczali prędkość i będą dojeżdżali tego przejścia z nadmierną prędkością. To panie Jakubie, w takim razie, czy skrzyżowanie równorzędne to nie byłoby faktycznie lepsze rozwiązanie dla tego miejsca na warszawskiej Białołęce? Nie, no ja nie mogę się zgodzić z tym, co pan powiedział przed chwilą. Znaczy, tutaj mamy po pierwsze sprawdzony przez audytorów problem na tym skrzyżowaniu, opisany i konkretnie stwierdzony, a także zaproponowane dla rozwiązania tego problemu narzędzia. I te narzędzia wprowadzimy. Czyli ja trochę nie rozumiem tego sformułowania, że progi zwalniające sprawdzają się wyłącznie na wewnętrznych osiedlowych uliczkach. W Warszawie stosujemy progi zwalniające na drogach publicznych, właśnie takich, jaka jest tam na Mechofera, gdzie mamy jeden pas ruchu w jedną stronę, drugi pas ruchu w drugą stronę. I to jest doskonałe narzędzie do tego, żeby spowolnić ruch. Mechofera to jest bardzo długa ulica. My rozmawiamy o skrzyżowaniu z ulicą Czeremchową, ale mamy w planach podobną interwencję nie tylko w tym miejscu, również w innych miejscach Mechofera, więc tutaj mogę pana uspokoić. Znaczy, mamy tutaj konkretny problem do rozwiązania i konkretne narzędzia do rozwiązania tego problemu. No, panie Arkadiuszu, co pan na to? Powiem tak, ja projektuję, rozwiązuję takie problemy, a oprócz tego, że wykonuję projekty, to jestem biegłym sądowym i opiniuję wypadki drogowe. I nikt mnie nie przekona, że próg zwalniający powstrzyma kierujących od przekraczania prędkości i że to poprawi bezpieczeństwo. Powtórzę po raz kolejny. Na długich odcinkach drogi zamontowaniem progu na jednym ze skrzyżowań nie rozwiąże kompletnie tego problemu. I oczywiście ja chętnie jestem za. Wprowadźmy to rozwiązanie, spotkajmy się po wprowadzeniu rozwiązania i podyskutujmy ponownie, czy to cokolwiek zmieniło. Bo ja uważam i moje zdanie jest takie, że nie zmieni to niczego kompletnie. Spotkajmy się po wprowadzeniu. Panie Jakubie, czy w ostatnim czasie zostały podjęte jakieś kroki, żeby poprawić bezpieczeństwo także jeżeli chodzi o inne skrzyżowania? Czy dużo macie państwo pracy? Jak to wygląda od strony proceduralnej właśnie? Czy są na to fundusze i czy chociażby na mapie Warszawy jest dużo takich punktów, gdzie faktycznie bezpośrednie zagrożenie jest i dla kierowców, i dla pieszych?
Robimy to cały czas. Tak jak wspomniałem, zacząłem od tego, że my w latach 2016-2020 przeprowadziliśmy audyt wszystkich nieosygnalizowanych przejść dla pieszych w Warszawie na drogach, które podlegają zarządowi dróg miejskich, czyli po prostu na każdą zebrę poszedł audytor, który tę zebrę obejrzał, sprawdził, w jakim jest stanie, sprawdził, w jakim stanie jest otoczenie, to wszystko opisał, ocenił, a także zaproponował rozwiązanie. I my, korzystając z tego audytu, kolejne przejścia dla pieszych w całej Warszawie zmieniamy. Wprowadzamy tam rozmaite interwencje. To może być albo przebudowa tego skrzyżowania, albo montaż sygnalizacji świetlnej, albo zmiana otoczenia tego skrzyżowania, na przykład odsunięcie nielegalnego parkowania, które bardzo często kierowcy zostawiają swoje samochody tuż przy samej zebrze, po prostu ograniczając widoczność. Co roku, w ciągu ostatnich kilku lat, co roku mniej więcej setka tego rodzaju miejsc w Warszawie przechodzi takie zmiany. No i jakby będziemy to kontynuować aż do tego momentu, kiedy wszystkie najbardziej niebezpieczne przejścia dla pieszych w Warszawie zostanie w ten sposób bezpieczeństwo poprawione. No ja mogę jeszcze dodać, że za te działania, to znaczy właśnie za przeprowadzony audyt i za późniejsze efekty tego audytu, to znaczy za interwencję w terenie, czyli przebudowę tych przejść dla pieszych, Warszawa w zeszłym roku została nagrodzona przez Komisję Europejską nagrodą Urban Road Safety Award. No więc jakby to robimy i zresztą efekty tego widać w statystykach. Z roku na rok w Warszawie coraz mniej osób, nie tylko coraz mniej osób ginie w wypadkach, ale przede wszystkim, co chyba najważniejsze, coraz mniej osób wśród pieszych ginie w wypadkach drogowych, w tym w wypadkach na przejściach dla pieszych. Panie Arkadiuszu, w takim razie ja zapytam o taką kwestię, bo to miejsce, o którym dzisiaj rozmawiamy, ktoś wcześniej musiał zaplanować, żeby to skrzyżowanie wyglądało tak, a nie inaczej. Dlaczego powstają tak absurdalne punkty komunikacyjne i jakich narzędzi możemy użyć? Urzędy, zarządy dróg miejskich, jakimi narzędziami może się posłużyć, aby było bezpieczniej? Bo skoro nie progi zwalniające, to co więcej? Przede wszystkim musimy zacząć od tego, że drogi wtedy, kiedy były projektowane, one spełniały swoje wymagania, więc natężenie ruchu nie było aż tak duże, jak jest w chwili obecnej. To, co słyszeliśmy od pana, no to z tych informacji wynika, że pobudowały się dodatkowe osiedla, więc ten ruch przez to został zwiększony znacznie. I tutaj to po prostu ta droga była i ona była efektywna, ale na swoje czasy, na swoje lata. Dzisiaj przy tym dużym natężeniu ruchu niestety nie zdaje już egzaminu. Długie odcinki dróg powodują to właśnie, że niestety mamy tych szybkich kierowców, tych mistrzów prostych odcinków drogi, gdzie wtedy hulaj dusza może się popisać i pokazać, że jest dobrym kierowcą i potrafi jeździć. Nic bardziej mylnego. Na prostej każdy potrafi wcisnąć gaz, gorzej jak dojdzie do pokonywania zakrętu. W związku z powyższym ja uważam, że zmiana organizacji ruchu, zmiana pierwszeństwa na takich skrzyżowaniach, czy postawienie sygnalizacji jest jedynym rozwiązaniem, skutecznym rozwiązaniem, który powstrzyma kierowców od przekraczania tej prędkości, bo chociażby sygnalizacja spowolni ten ruch, oczywiście go utrudni, bo zacznie, będzie mniejsza przepustowość na tej sygnalizacji i on będzie zniechęcał też część kierowców do jazdy tą drogą, więc będą musieli szukać alternatywnych dróg, a nie skupiać się na tej drodze, na której mogą przejechać ze znaczną prędkością. Jak w takim razie ocenia pan dotychczasowe działania zarządu dróg miejskich? Gdybyśmy mieli wyobrazić sobie mapę Warszawy, czy panu gdzieś utkwiły w pamięci takie miejsca, problemy, które do tej pory są absurdalne i nie mają żadnego skutecznego, efektywnego rozwiązania?
Najważniejsze jest to, że wykonany został audyt i przystąpili do prac, czyli do likwidacji tych miejsc niebezpiecznych. Bo to jest najważniejsze. Nie jest ważnym to, że mamy punkty, które są niebezpieczne. Takie punkty mamy w każdym mieście i najgorsze jest oczekiwanie na statystyki. No, z reguły bywa to tak, że zleca się audyt, patrzy się na statystyki i mówi, a tu był jeden wypadek śmiertelny, ale tu były trzy, to tam gdzie trzy poprawmy, a tam gdzie jeden zostawmy. Nic bardziej mylnego. Te wypadki, jeżeli tam były, czy potrącenia, one dalej na tym przejściu, czy na tym skrzyżowaniu będą się pojawiały. I najważniejsze jest podjęcie działań, sukcesywne działanie, zmiana organizacji ruchu. Oczywiście tych sposobów jest dużo. Możemy zrobić strefę zamieszkania, możemy wprowadzić skrzyżowanie równorzędne, możemy wprowadzić w najgorszym wypadku progi, możemy wprowadzić zawężenia wizualne, chociażby przy przejściach dla pieszych, żeby kierowcy spowalniali, a także dodatkowe oznakowanie tych przejść. Każdy z tych działań po obserwacji, po analizie, po paru miesiącach pokaże, czy te zmiany były efektywne. Jeżeli nie, trzeba przystąpić do kolejnych zmian, bardziej rygorystycznych, chociażby wprowadzenie sygnalizacji. Panie Jakubie, nas oczywiście i domyślam się, że mieszkańców Białęki na pewno cieszy to ta wizja zmian i tego, że coś w tej sprawie się dzieje, ale dlaczego nie udało się wcześniej? Czy państwo macie za dużo zgłoszeń? Jak przebiega procedowanie takich spraw? Bo tutaj praktycznie co miesiąc jest przynajmniej kilka kolizji drogowych, a mieszkańcy już od kilku lat się skarżą. W tym momencie jakby to się dzieje. Znaczy, trudno mi odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nie wcześniej. No, jakby w każdym miejscu i w każdym momencie mogłyby pani takie pytanie zadać. Zbadaliśmy sytuację, jakby stwierdziliśmy, jakie rozwiązanie tam będzie potrzebne. No i w tym momencie takie rozwiązanie przygotowujemy. Tak ja już wcześniej na samym początku opisałem, jak to wygląda. No liczę na to, że po prostu szybko dostaniemy opinię od Zarządu Transportu Miejskiego i po prostu to rozwiązanie zostanie zatwierdzone przez organ nadzorujący ruch. Będziemy mogli je wdrożyć. Tutaj ta biurokracja i kwestia audytu, choć potrzebna, na pewno też spowalnia oczekiwanie mieszkańców na to, że wreszcie poczują się bezpiecznie. I miejmy nadzieję, że tak będzie. Ja bardzo dziękuję za tę rozmowę. Naszymi gośćmi dzisiaj byli pan Jakub Dybalski, rzecznik prasowy z Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie i pan Arkadiusz Kuzio z Akademii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dziękuję za tę rozmowę, a państwu przypominam, że jeżeli są jakieś sprawy, które wymagają naszego głosu, nie tyle głosu, co pokazania tej sprawy i próby rozwikłania, no to można się z nami kontaktować za pośrednictwem maila interweniujemy@news24tv.pl. Kolejny odcinek programu już w przyszłym tygodniu, tym razem godzina 17:30, zawsze o 17:30 teraz będzie program. Ja dziękuję za uwagę i zapraszam już za chwilę na kolejny serwis informacyjny.